Dzień dobry. Ja nazywam się Jerzy Kozyra. Pracuję w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jesteśmy w Makoszkach na spotkaniu producentów rzepaków i dostawców środków produkcji. Rozmawiamy tutaj o różnych aspektach i problemach rolnictwa bieżących. Ja akurat w Instytucie zajmuję się klimatem i działaniami na rzecz klimatu. Mówiliśmy tutaj o integrowanej produkcji, która jest jednym z instrumentów wspólnej polityki rolnej i są tutaj firmy, które prowadzą certyfikację tego rodzaju produkcji. Natomiast ja w swojej pracy zajmuję się między innymi liczeniem śladu węglowego produkcji na potrzeby produkcji biopaliw z rzepaku i z kukurydzy. Zajmujemy się też monitoringiem suszy i o tych problemach chcieliśmy z rolnikami tutaj rozmawiać. Bo monitoring suszy obecnie jest bardzo ważny. Jest, wiadomo, w maju nie padało prawie wcale. A z drugiej strony proponujemy, żeby uprawiać kukurydzę, a kukurydza nie dostała prawie wcale wody w maju. Do tego mogą się pojawiać wysokie temperatury, co wymaga istotnych działań i zmian w rolnictwie. I do czego się musimy dostosować. To są te najpilniejsze potrzeby, o których musimy rozmawiać, dyskutować, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Dzień dobry, nazywam się Marcin Wróblewski, jestem dyrektorem handlowym marki Waltra w firmie Raiffeisen Warren. Znajdujemy się w Makoszce, w stadnie koni, gdzie możemy zaprezentować Państwu ciągniki oraz maszyny z naszej szerokiej oferty. W ofercie firmy Raiffeisen znajdziecie Państwo nie tylko przedstawicieli koncernu AGCO, czyli ciągniki Waltra, które tutaj widzimy za nami, oraz markę Fendt, którą mam po prawej stronie. Natomiast spotkacie Państwo w naszej ofercie również szeroką gamę maszyn uprawowych, maszyn zielonkowych, przyczep rolniczych. W oddziałach, które funkcjonują, spotkacie Państwo pełną ofertę naszą, czyli sprzedaż ciągników maszyn rolniczych oraz sklepy części zamiennych. Proponujemy również Państwu usługę serwisu stacjonarnego oraz mobilnego. Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszych ofert. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Drabko, jestem jednym z organizatorów spotkania polowego, tak zwane Dni Rzepaku, którym głównym sponsorem jest firma Procam. Impreza wypadła wspaniale, frekwencja była ogromna, także zapraszam wszystkich na kolejne Dni Rzepaku, które będą organizowane w następnym roku.